Witam Was serdecznie. Dzisiaj Sylwester. Ostatni dzień w roku i taka refleksja mnie naszła. Chciałem się z Wami tym podzielić na temat tego, co to jest kulturystyka, kto to jest kulturysta, kiedy możemy czuć się kulturystą, bo mam wrażenie, że. Cudzysłowiu, zwykli ludzie, normalni ludzie uważają, że kulturystą jesteś wtedy, jeśli startujesz w zawodach kulturystycznych i, i walczysz o medale. Powiem tak. To nie jest tak. Przynajmniej dla mnie, kulturystyka to nie jest startowanie w zawodach. To jest, taki, to jest taka nagroda za tą, za tą drogę podczas którą zmierzamy na, na siłowni, czyli te, te budowanie formy. Ja uważam, że kulturystyka to jest wszystko, co, co jest właśnie w tej drodze do zawody. To jest jakby taka nagroda, jakby to jest takie zwieńczenie tego, że chcemy się spróbować, ale to nie jest wyznacznik kulturystyki czy bycia kulturystą. Dla mnie bycie kulturystą, to jest budowanie formy, budowanie sylwetki, pasja do ćwiczeń, do dbania o siebie, trzymania lepszej, gorszej diety, ale w miarę odżywiania się takiego, żeby móc budować te mięśnie. Dla mnie kulturystyka to styl życia, styl bycia i tak dalej. To jest to, że nie idziemy na trening, bo musimy, bo nie wiem, zmusza nas brak tej formy, tylko idziemy na trening, bo lubimy to robić. Bo wiemy, że trening daje nam fajniejszy wygląd, lepszą sylwetkę, dumniej można się wtedy rozebrać na, nad jeziorem, lepiej się czujemy, jesteśmy zdrowsi, pewniejsi siebie. I dlatego uważam, że to jest mylne podejście, że kulturystą jest ten, który startuje w zawodach. Ja uważam, że tak nie jest. W zawodach startują już ludzie, którzy kulturystyką zajmują się ileś tam lat, a na zawodach startują jako zawodnicy. A kulturysta, który nie startuje w zawodach, ale buduje formę dla siebie, dla wyglądu, dla tego, żeby się lepiej czuć, pewniej, to jest taki kulturysta z pasji. I ja trenuję już 26 lat. I kulturystą jestem z pasji. Nie powiem, bo od, od samego początku, jak chodziłem na siłownię, żyłem tą nadzieją, żeby startować w zawodach. Chciałem zdobywać medale jak każdy młody chłopak, chciałem startować w mistrzostwach Polski, które do dziś jeszcze nie startowałem. Chciałem być Mister Olympia, chciałem wyjechać do Stanów, chciałem być zawodowcem. Powiem szczerze, cieszę się, że ani nie zostałem zawodowcem. Ani, oczywiście, zawodowcem takim jak kiedyś się było zawodowcem, bo nie ukrywajmy, że w tych czasach zostać zawodowcem jest tysiąc razy łatwiej i to znaczenie zawodowca traci już na, znaczenie, na taki sens jakby. Dla mnie, zawodowiec to był kiedyś Flex Wheeler, Ronnie Coleman, Dorian Yates, Schwarzenegger, a dzisiaj. Zawodowcem jest wielu w Polsce, a tak naprawdę na to miano zasługuje garstka, jak nie jednostki. Dla mnie zawodowiec to jest ktoś, kto wygląda tak, że jest to nie do ogarnięcia i nie do osiągnięcia. I to jest dla mnie zawodowstwo. Rozmyło się tu niestety. Dzisiaj kartę Pro, czyli zawodowca zdobywa się o wiele, wiele, wiele łatwiej. I to mi się nie podoba, akurat. E, dlatego dla mnie lata 90. to jest wyznacznik do dzisiejszej kulturystyki. E, ale wracając do tematu. Kulturystą się jest właśnie przez to, że, że ten styl życia, ta pasja, te, ta miłość do dźwigania ciężarów, do, do posiadania ładnych mięśni, czy mniejszych, czy większych, ale ale zbudowanych, twardych, wyrzeźbionych. Jeśli nie wyrzeźbionych, jeśli jesteśmy bardziej tacy zmasowani, no to chociaż, żeby było widać, że, że w jakimś kierunku to idziemy i jedni wolą mieć kostkę na brzuchu, a drugim na tej kostce nie zależy, ale wolą być więksi. I to jest dla mnie kulturystyka. Kulturystyka to nie są zawody i tak samo od razu chciałem powiedzieć, że kulturystyka to nie są sterydy. I to jest kolejny czynnik, który mi się teraz nie podoba. Nie podoba mi się wszechobecność, już nawet nie samego samych sterydów, ale tematu sterydów, gadania o tym. Na YouTube ostatnio, jak opuszczam coś, jakieś, jakieś filmiki względem siłowni to rzadko jest to mowa o tym, co ćwiczyć, jak ćwiczyć, jakie ćwiczenia na klatkę piersiową, jakie na plecy, jak poprawić barki. Nie, dzisiaj każdy zbija kapitał na tym, że, że młodzież i maolaci lubią oglądać właśnie takie kontrowersyjne filmiki. To wszyscy siedzą i, i co bym nie otworzył, to już nie będę mówił nazw kanałów, co brać, jak brać, z czym brać, a ile brać, a czy warto brać dużo, czy warto brać mało, czy warto brać hormon wzrostu, czy Masakra, po prostu to jest chore, to nie jest kulturystyka. W obecnych czasach w Polsce jest to zniszczony temat. Nie przykładam do tego ręki. Dla mnie kulturystyka to było tak. Kiedyś jechałem na zawody kulturystyczne, to na scenie byli zawodnicy. Wśród publiczności byli ludzie, których było widać po ubraniu, że, że ćwiczą. Nikt nie gadał o sterydach, był to temat tabu. Wszyscy gadali, gadali, gadali o ćwiczeniach, o, o diecie i tak dalej, a dzisiaj jest 90% rozmowy na tym, co brać, żeby urosnąć, a nie jak ćwiczyć, jak się zaangażować w ćwiczenia i ile z siebie dać na treningu. I to mi się nie podoba. I kiedyś na zawodach kulturystycznych e, naprawdę było czuć, że się na nich jest, a teraz czasami, jak pojechałem na jakieś targi kulturystyczne, to miałem wrażenie, że jestem na pokazie mody i modeli a nie kulturystów, których było próżno szukać e, i jak dinozaury w tym tłumie wyglądały. E, nawet taki chłopak do mnie poszedł i mówi, czy możesz sobie zrobić ze mną zdjęcie? I ja mówię, no pewnie wiesz, no ja tam żadnym mistrzem nie jestem. A on mówi, ale jesteś tu jedyny, który ma taką łapę. No więc <gryw> to jest taka odpowiedź. I dla mnie kulturystyka to jest ta cała otoczka. Ja kocham ćwiczyć, uwielbiam ćwiczyć, uwielbiam mieć te mięśnie, yy, uwielbiam jak ludzie patrzą na mnie yy, bez znaczenia, czy zachwyt, czy obrzydzenie, czy jakkolwiek, ale że widzą, że, że ten trening u mnie coś dał. Nie obchodzi mnie, czy ktoś mnie nazywa koksem, sterydem i tak dalej. Nawet jak mnie ktoś tak nazywa, to oznacza, że widać po mnie, że wyglądam, a tłumaczyć nikomu nie będę, czy robię to w ten sposób, czy inny, czy biorę, czy nie biorę. Ja się nie pytam nikogo, jak jest na imprezie i jest yy, yy, dobrze się bawi, czy wypił 4 litry, czy 2 litry, czy litr, że się tak dobrze bawi. Czy jest na 3, bo jest naturalnym, naturalnym tancerzem. Także yy, jak wiecie, jak kiedyś powiedziałem i to nie zmienię zdania na temat sterydów i tym podobnych rzeczy filmików nigdy nie będę nakręcał. Dla mnie to jest temat tabu. Yy, i mam swoje zdanie na ten temat i ci, co mnie znają, wiedzą, jakie mam podejście do tego tematu. I uważam też, że dzisiaj jestem mniej na wyglądających dobrze osób niż kiedyś, bo dzisiaj zamiast skupiać się wszyscy na treningu i na tym, żeby dać z siebie maksa, to zastanawiam się, co sobie wbić w dupsko, aniżeli nad tym, jak ciężko trenować. I dla mnie nadal jest 90%. 90% sukcesu na siłowni to jest trening, a reszta to są tylko dodatki. I to jest dla mnie kulturystyka. Kulturystyka to są dla mnie ćwiczenia, pasja, to uczucie tej pompy na treningu, to samopoczucie po treningu, ta pewność siebie, ten charakter, który się wytworzył przez te lata, to, że się super czuję jako facet z tym, że posiadam mięśnie. To jest kulturystyka. A zawody są takim, taką wisienką na torcie. Dla tych, którzy chcą się sprawdzić. Ja się lubię czasem sprawdzić, żeby widzieć m.in. jak się prezentuje na tle innych chłopaków. Sam dla siebie chcę się sprawdzić. Chcę pokory troszkę nabrać, bo czasami człowiekowi się wydaje, że jest taki super fantastyczny. Jedziesz na zawody i się okazuje, że takich jak ty jest 300. <laughs> I to jest fajne nabieranie pokory. Także kulturystą, jak dla mnie może zostać każdy. Każdy. Kulturystą w cudzysłowie można kulturyską dziewczyną czy fitnessiarą jak się tam chcecie nazywać dziewczyną, która lubi ćwiczyć i dbać o siebie to jest kulturystyka dla mnie kulturystyka to są ćwiczenia i styl życia ta pasja a zawody to jest zwieńczenie takiego takich wieloletnich ćwiczeń jeśli chcemy się sprawdzić dla mnie kulturystą może stać się każdy, kto dba o chce dbać o siebie, chodzi na siłownie I na koniec mógłbym tylko powiedzieć, że dla mnie kulturystyka równa się pasja. Kulturystyka równa się budowanie mięśni. Nie startowanie w zawodach. Dla mnie nie ma znaczenia, czy ty jesteś chłopakiem, który 30 lat ćwiczy dla siebie. Czy ty ćwiczysz, jesteś mistrzem świata? Nie robi to na mnie wrażenia. Jasne. Szacun za mistrzostwo świata. O, jest oczywiste. Ale dla mnie wrażenie robi facet, który chodzi 30 lat na siłownię i kocha to. Nie, nie jest dla mnie ważniejsze, czy ktoś jest mistrzem świata, czy jest mistrzem swojego świata jako kulturysta. Więc kulturystyka. To jest budowanie mięśni, budowanie sylwetki i budowanie swojej formy. I cała ta otoczka. Więc kulturystą jest każdy, który chce trenować na siłowni. Trzymajcie się. Do siego roku, aby przyszły rok był lepszy. Jeśli był ten dla Was dobry, to żeby był jeszcze lepszy. I co? W zdrowiu w formie. Bez lockdownów, żeby, żebyśmy wreszcie przestali kiedyś nosić maseczki, żebyśmy wszyscy byli zdrowi. Nie każdy robi, jak uważa. Kto się chce szczepić, niech się szczepi, kto się nie chce szczepić, niech się nie szczepi, ale niech żadna z tych opcji nie każe drugiej robić tego, co uważa za słuszne. Każdy człowiek ma swój rozum. Do roku i pamiętajcie, dbajcie o siebie. Bądźcie pozytywnie nastawieni i zawsze walczcie o swoje marzenia. Trzymajcie się.